zbliżą się święta i słoneczna pogoda. Jutro pojawią się chmury i słaby deszcz. Małgorzata Rumszek, zapraszam na szczegółowe prognozy. Polska pozostaje w zasięgu wyżu z nad Skandynawii i Bałtyku. W zimnej masie powietrza napływającej do nas z północy w ciągu kolejnej doby wyż będzie wolno odsuwać się na północny wschód, a od południowego wschodu zaznaczy się wpływ niżu z nad Turcji. Jutro pozostaniemy pomiędzy dwoma układami barycznymi, rozległym wałem wyżowym rozciągającym się od północnej Rosji aż po Atlantyk, a wieloośrodkowym obszarem niskiego ciśnienia obejmującym południową Europę. W nocy chmur będzie przybywać, ale padać jeszcze nie będzie. Wiatr delikatny, słaby i umiarkowany. Na termometrach od 2 do maksymalnie 4 stopni. Ciśnienie w Gdańsku wynosi 1018 hektopaskali i będzie się wahać. Wtorek zapowiada się pochmurne z przejaśnieniami. Lokalnie po południu i wieczorem pojawi się słaby deszcz, głównie na wschodzie i w centrum regionu. Wiatr słaby i umiarkowany, ale chwilami nad morzem dość silnym. Na termometrach od 6 do maksymalnie 9 stopni. Ciśnienie będzie się wahać. Na Bałtyku w nocy wiatr północny i północno-wschodni. Wiać będzie do 6 stopni w skali Beauforta. Jutro wiać będzie z północnego wschodu z podobną prędkością, a po południu wiatr osłabnie. Dziękuję za spotkanie. Miłego świątecznego wieczoru. Do zobaczenia.